Powiedzmy, że mam daną pewną funkcję h od n, że to jest 1 czwarta razy 2 do potęgi n. Taką funkcję, w której argument występuje w wykładniku, a tutaj właśnie mamy coś takiego, n jest argumentem tej funkcji, jest zmienną, od której zależy potem wartość funkcji i ten argument występuje tutaj w wykładniku. Mamy 2 podniesione do potęgi n. Więc taką funkcję, gdzie argument występuje w wykładniku, nazywamy funkcją wykładniczą, czyli to jest funkcja wykładnicza. To jest funkcja wykładnicza. No i może podam jakiś inny przykład innej funkcji wykładniczej. Powiedzmy, że mam funkcję f od t daną takim wzorem, że to jest 5 razy 3 do potęgi t. No i to też jest funkcja wykładnicza, ponieważ tu jest argument, tym argumentem jest tutaj t, występuje w wykładniku. Mamy 3 podniesione do potęgi t, czyli to też jest funkcja wykładnicza. No i teraz zajmiemy się tym, jak się nazywa te liczby, te parametry, które tutaj występują. No to zacznę od tego parametru, który mamy tutaj, od tej liczby, przez którą to jest pomnożone tutaj na początku. Więc tę liczbę nazywamy wartością początkową. To jest wartość początkowa. Dlaczego to się nazywa wartość początkowa? Otóż dlatego, że zobaczymy, co będzie, jak obliczę, jaka jest wartość h dla argumentu równego 0. Ile jest h od 0? Jak wstawię 0, no to to jest właśnie ten początek. 0 oznacza początek, początkową chwilę czasu, czy początkowy element ciągu. Czyli h od 0, no to wstawiam tutaj. Czyli będę miał 1 czwarta razy 2 do potęgi zerowej. A ile to jest 2 do potęgi zerowej? Dowolna liczba podniesiona do potęgi zerowej daje 1. Czyli to, tutaj co mamy, to jest po prostu 1. Czyli w wyniku dostaję po prostu 1 czwartą. Czyli widzimy, że rzeczywiście dostałem wartość tego parametru, przez który mnożyliśmy to wyrażenie wykładnicze, czyli ta 1 czwarta to rzeczywiście jest wartość tej funkcji dla zera. No tak samo będzie dla tej drugiej funkcji, łatwo to sprawdzić, więc sprawdzimy. Obliczymy sobie f od zera. F od zera to będzie 5 razy 3 do potęgi zerowej. No i znowu, 3 do potęgi zerowej to jest po prostu 1, czyli wyjdzie nam 5, czyli rzeczywiście wyjdzie po prostu ta wartość początkowa. Wyjdzie nam, że wartość początkowa to jest po prostu 5, a 5 to jest ta liczba, która tutaj stała na początku. No dobrze, no to wiemy, że to nazywamy wartością początkową, a jak w takim razie nazwiemy tę drugą liczbę, ten drugi parametr, który tutaj występuje w tych wzorach. No więc to sobie nazwiemy, to się nazywa podstawą. To jest podstawa funkcji wykładniczej. Ale czasami używa się też nazwy iloraz wtedy, kiedy mamy do czynienia z argumentem naturalnym, kiedy n jest liczbą naturalną i wtedy, co to jest funkcja, która jest określona dla liczb naturalnych? To jest ciąg. Dla każdego n ma jakąś wartość. Wtedy to się nazywa ciągiem i to jest po prostu ciąg geometryczny i wtedy ten parametr nazywa się ilorazem. No, dlaczego ilorazem? No, rozpatrzmy taką sytuację, kiedy właśnie n jest liczbą naturalną. Obliczmy sobie kilka początkowych wartości. Ile jest h od 0? No h od 0 już obliczyłem, to jest 1 czwarta. Ile jest h od 1? No to będzie 1 czwarta razy 2. No a ile to jest h od 2? H od 2 to będzie 1 czwarta razy 2 do drugiej, czyli razy 2 i razy 2. No to widzimy, że h od 2 to jest 2 razy h od 1. No tak samo tutaj. H od 1 to jest 2 razy h od 0. Czyli widzimy, że każdy następny wyraz tego ciągu geometrycznego powstaje poprzez pomnożenie tego poprzedniego przez 2, przez tę podstawę, przez ten iloraz. Ogólnie możemy więc napisać, że h od n plus 1 podzielone przez h od n to jest, no dobra, obliczę tutaj, wstawię te liczby, to jest 1 czwarta razy 2 do n plus 1, 1 czwarta razy 2 do n. 1 czwarta się skróci. 2 do n plus 1 przez 2 do n, to będzie po prostu 2.
Więc rzeczywiście ten iloraz dwóch kolejnych wyrazów takiego ciągu to jest zawsze 2, tak jak no, taka jest definicja ciągu geometrycznego, dlatego to się nazywa czasami ilorazem. No ale najczęściej w odniesieniu do funkcji wykładniczej, kiedy ten argument tutaj t niekoniecznie musi być liczbą naturalną, no to mówi się, że to jest podstawa. No dla tej funkcji f od t, gdybyśmy wykonali taki sam rachunek, byśmy obliczyli f od t plus 1 przez f od t, no to byśmy dostali, że ten stosunek zawsze jest równy 3. Możesz to sobie sprawdzić. A teraz jeszcze na zakończenie taki przykład. Powiedzmy, że ktoś nam zadaje jakąś funkcję i mówi, że mam funkcję g i mówi, że wartość początkowa tej funkcji, wartość, napiszę w skrócie, początkowa tej funkcji jest równa 5, a podstawa jest równa 6. I pyta, jaki będzie wzór tej funkcji. No to na podstawie tego, co już wiemy, to możemy napisać, że g, powiedzmy od x, to jest wartość początkowa, no to muszę wstawić tutaj tę liczbę na początek. Wartość początkowa to będzie 5, czyli 5 razy. I teraz podstawa do tej potęgi, czyli podstawą jest 6 do potęgi x. I widzimy, że rzeczywiście to jest nasza wartość początkowa, tak? Zgodnie z tym, co napisałem wcześniej. No a to jest podstawa, czyli wzór tej funkcji g od x to jest 5 razy 6 do potęgi x.